Witam w kolejnym odcinku podcastu 35 mm. W tym odcinku będzie relacja z naszego wyjazdu do Warszawy na premierę nowej lustrzanki oraz kilku innych aparatów firmy Canon. A tematem przewodnim całego odcinka będą małe, alternatywne aparaty, które możecie kupić zamiast lustrzanki, ale z wymiennymi obiektywami lub też jako wasze aparaty główne i dlaczego to może być bardzo świetna inwestycja. Aparat, o którym dziś będę mówił, właśnie z tej klasy małych, niby lustrzanek, bo tak wyglądają, mają wymienną optykę, bądź też bardziej zaawansowanych kompaktów, które mają świetne właściwości optyczne, a także funkcje zarezerwowane wcześniej tylko dla lustrzanek. Tymi aparatami dziś są Olympus Pen, który zapoczątkował niejako taki trend. Troszkę wcześniej był Canon G11, który nie ma wymiennej optyki, ale ma właśnie takie funkcje zarezerwowane wcześniej dla lustrzanek. Bardzo droga, jak na tą klasę, ale markowa, Leica oraz aparat, który niedawno wyszedł na rynek, czyli Sony Nex 5, bardzo mocno będzie rywalizował z Olympusem Pen, również oferując świetne obiektywy oraz bardzo dobre właściwości optyczne. Pierwsze pytanie, które musicie sobie zadać, to czy warto kupić faktycznie taki mały aparat, który jest proporcjonalnie jednak droższy niż jakaś lustrzanka, którą można obecnie kupić za nieduże pieniądze. Mianowicie bardzo, bardzo fajną rzeczą, która jest oczywista i która jest ukazywana w reklamach, jest mówiona, to jaki rozmiar prezentują te aparaty. Olympus Pen mieści się w kieszeni, tak samo jak Canon G11, o ile nie podepniecie do niego jakiegoś teleobiektywu. Można mówić, że to jest oczywiste, ale w sytuacji, kiedy macie lustrzankę, na przykład na stałe z podpiętym gripem, tak jak ja, do tego z jakimś dużym obiektywem, noszenie tego jest totalną katorgą. Wychodzenie na miasto z aparatem to jest zawsze albo strach o to, że ktoś ci go zwinie, albo wyciągnięcie go z torby to jest pół godziny przypinania wszystkiego. Natomiast jeżeli masz taki mały Nex 5, robisz bach, no nie mam Nexa, no. Robisz bach, robisz fotkę, Sony, robisz fotkę i od razu można robić zdjęcia super imprezowe. Paweł ma bardzo dużo imprezowych fotek. Pokaż Pawła. O, to czym nas kręci Paweł, to GoPro. Bardzo, bardzo dużą zaletą takich małych aparatów, które wydają się być nie mieć jakichś wyjątkowych zalet, jest to, że obiektywy projektowane specjalnie dla nich bardzo często mają świetne właściwości optyczne. Do Pena, do Sony są obiektywy standardowe o szerokim kącie, bo w Penie to jest 17, a w Sony 24, z stałym światłem 2.8, więc bardzo jasne, dla lustrzanek to jest nawet kapitalny standard. I można przypiąć do takiego małego aparaciku, robić w sytuacji każdej, zwłaszcza, że na przykład Olympus nie ma wbudowanej lampy, można ją dokupić osobno, ale faktycznie stan braku lampy jest o tyle fantastyczny, że pozwala na czucie fotografii takiej, jak ona powinna być, czyli przy świetle zastanym, bez kombinowania, bez jakichś odbić, tylko i wyłącznie tym, co mamy. Możecie mieć świetny obiektyw, taki jak na przykład do Olympusa został wypuszczony przez trzecią firmę obiektyw ze światłem 0,95, więc to jest standard, który rozwala czaszkę nawet przy lustrzankach, ponieważ najjaśniejsza 50 Canona generalnie dostępna to jest 1,2, więc tutaj standard jest przekroczony o kilka jednostek. Ale nie tak mało jak iPhone 4, ale... Oj, zbyłem się w obiektyw. Ponieważ nie mam żadnego z tych aparatów, to pokażę to na przykładzie iPhone'a, który mniej więcej jest podobnych rozmiarów, a kręci filmy 720 pikseli. Te aparaty, takie jak Olympus Pen, mają rozdzielczość Full HD przy kręceniu filmów, co absolutnie rozwala czaszkę. Nawet można zastosować coś, czego nie ma w Canonie 5D, czyli autofokus podczas kręcenia filmów. No, jest to bardzo duży plus. Jest to zdecydowanie do przemyślenia, jeżeli chcecie kupić mały aparat, świetną optyką, niewielkimi rozmiarami, kapitalnymi właściwościami optycznymi, wymienną optyką, który kręci filmy w HD i wygląda, jakby miał 50 lat. Więcej nie trzeba. Bardzo, bardzo fajną rzeczą, która dodaje dużo punktów do tego vintage odczucia aparatu małego jak Pen czy Nex 5, jest to, że ma wbudowany bądź do dokupienia w Olympusie i w Sony zewnętrzny wizjer, dzięki czemu nie trzeba używać wielkiego ekranu, który świeci w twarz, zwłaszcza w nocy, a można kręcić bezpośrednio patrząc przez wizjer, co jest kapitalne. I do tego wizjer nie jest jak lustrzance przez obiektyw i widzimy dokładnie to, czemu robimy zdjęcie, tylko jest obok i mamy fantastyczny, bardzo, bardzo fajny do zabawy efekt paralaksy, czyli trudne słówko na dziś, właśnie paralaksa, to
Nie, no wiem, co to jest paralaksa. Paralaksa to... Jeszcze. Paralaksa to efekt optyczny, który jest właśnie do zaobserwowania w aparatach, które mają osobno wizjer, a osobno obiektyw z całą osią fotograficzną na sensor. I wtedy widzimy coś trochę przesuniętego, obraz wizjerz jest trochę przesunięty od tego, co faktycznie będzie zapisane na matrycy czy na klisie filmowej. Charakterystyczne dla starych Leica, również teraz, jeżeli macie Leica NX11, jeżeli was stać na 6,5 tysiąca za taki aparat, to dokupując jeszcze viewfindera powiedzmy za kolejne 30 tysięcy, macie efekt vintage na maksa, który pozwala kapitalnie wykorzystywać możliwości aparatu bez użycia lampy, z jasnym obiektywem i patrząc trochę inaczej niż tak, jak robi się zdjęcie. Trwa właśnie prezentacja najnowszych obiektywów i nowej lustrzanki 60D, ale są to tak pierońskie nudy, że postanowiłem stać przy barze i sączyć drinka, a reszta ekipy obserwuje i na pewno opiszemy na końcu, jakie to ciekawe, nowe, jasne i wypasione obiektywy wpuścił Canon i jak bardzo lepsze są od konkurencji i dlaczego warto mieć Canona. Pytałem dyrektora głównego Canona, dzwoniłem do Japonii, nie ma wyświetlacza. Przepraszam, co pan robi? Więc dobrze, jako lustrzanka ma nowość, czyli taki ekran, w którym doskonale można kręcić z trzeciej perspektywy filmy, ponieważ kręci filmy. Do tego ma dość dużo klatek na sekundę, więc można robić szybkie reporterskie zdjęcia. Aczkolwiek na początku myślałem, że nie ma ekranu. Dziwne. Już jedziesz? Tak. Zaraz wypiję potrójną nowość, czyli Canona 60D. Widziałem tu człowieka z Nikonem. Najlepsze imprezy robi Canon, a na najlepsze imprezy Canona zaprasza nas pani Anna. Dzień dobry, miło mi powitać was. Miło mi, że gościliście na naszej premierze jesiennych produktów. Chciałam powiedzieć, że wszystkich miłośników fotografii, kreatywnego fotografowania zachęcam do zapoznania się z naszym najnowszym modelem aparatu EOS 60D. Mieliśmy go w rękach i jest fantastyczny, ale impreza i wszystkie hostessy, które są tutaj na miejscu, są dużo lepsze i zostajemy na dole, zostajemy na imprezie. W konkursie na zdjęcie tygodnia nie wygrał ani Aseptyczny, ani Paweł Jach, ponieważ musieli oni ustąpić pola Karolinie Szmygin, która to otrzymuje nagrodę główną, czyli książkę World Press Photo 2010. Gratulacje. Dobra. To odjechać. Tak. Con jigs.